Dzisiaj naszym gościem jest Mateusz Kochalski, który dopiero co wywalczył awans do Ekstraklasy właśnie z Radomiakiem. Cześć. Witam, witam. Weszło. Quiz, egzamin dojrzałości, przebiegać będzie w czterech rundach. W pierwszej rundzie ekstraklasowi młodzieżowcy odpowiedzą na trzy pytania z wiedzy o PKO Bank Polski Ekstraklasie, trzy pytania z wiedzy o światowym futbolu i jedno wybrane poprzez oficjalny quiz Ekstraklasy. W drugiej rundzie, zatytułowanej Kim jestem, uczestnicy muszą odgadnąć postać bądź zespół z wykorzystaniem maksymalnie pięciu podpowiedzi. Każda wykorzystana podpowiedź to o dwa punkty mniej. W trzeciej rundzie, zatytułowanej Kto zagrał w tym meczu, uczestnicy losują mecz z przeszłości i wybierają zespół, którego skład zamierzają wytypować. Za każde poprawne nazwisko otrzymują punkt. Na zadanie mają 3 minuty. W czwartej rundzie, zatytułowanej Ilu wymienisz, uczestnicy mają 90 sekund na podanie jak największej liczby poprawnych odpowiedzi na przykładowe pytanie Wymień polskich medalistów Mistrzostw Świata. Ile goli na Mistrzostwach Europy strzelił Robert Lewandowski? Jedną, bramkę, dwie, trzy czy cztery? Wydaje mi się, że dwie. I to jest dobra odpowiedź. Dwie bramki, jedną z Portugalią 5 lat temu, jedną z Grecją w 2012 roku. Kolejne pytanie. W jakim polskim klubie nie grał Nika Dżalamidze? W Górniku Łęczna, w Lechii Gdańsk, w Jagiellonii Białystok czy w Widzewie Łódź? W Lechii. Tak, to prawdziwa odpowiedź. Nigdy nie grał ten sympatyczny Gruzin w Lechii Gdańsk. Jak nazywa się klub, który jest najwyżej w tabeli wszechczasów Ekstraklasy, a nigdy nie zdobył mistrzostwa? Pogoń Szczecin, Lechia Gdańsk, Arka Gdynia czy Śląsk Wrocław? Lechia Gdańsk. I tym razem jest to błędna odpowiedź, chodzi o Pogoń Szczecin. Gdzie swoją karierę skończył Alessandro Nesta? W Milanie, w Shenyang FC, Montreal Impact, New York Red Bulls? W Milanie? Otóż nie. On nie był tak jak Paolo Maldini, tylko jednak popodróżował trochę i właśnie odpowiedź B była prawdziwa. Shenyang FC to jest ten zespół, w którym skończył swoją karierę. Jaki klub po Barcelonie objął Frank Rijkaard? Galatasaray, Fenerbahce, Celta Vigo? Żadnego klubu już nie obejmował. Fenerbahce? Nie. Ostatecznie? Ostatecznie. No niestety, chodzi o Galatasaray. Gdzie odbędzie się Euro 2024? W Niemczech, w Anglii, we Włoszech, w Czechach i na Słowacji? W Anglii? W Niemczech. Także nasi sąsiedzi po raz kolejny zorganizują dużą imprezę. I teraz pytanie z oficjalnego quizu Ekstraklasy. Kto z wymienionych szkoleniowców nie był nigdy trenerem Polonii Warszawa? Paweł Janas, Jacek Zieliński, Piotr Stokowiec czy Bogusław Baniak? Jacek Zieliński. Jacek Zieliński był trenerem Polonii Warszawa, chodzi o Bogusława Baniaka. Teraz kategoria Kim jestem? Będę ci czytał podpowiedzi. I każda kolejna podpowiedź, którą ci przeczytam, którą sobie dobierzesz, to dwa punkty mniej. Urodziłem się w Gryficach. Podpowiedź. Mam 81 występów w reprezentacji Polski. Dalej ciężko. Dwukrotnie wygrywałem Ligę Europy. Nie mam pojęcia. Byłem graczem PSG. Krychowiak. Tak, jest to Grzegorz Krychowiak. Dobra odpowiedź, cztery podpowiedzi, więc zostają ci, jeśli dobrze liczę, dwa oczka. Okej, lecimy z kolejną kategorią. Tym razem jest to kategoria, która polega na tym, że wymieniasz piłkarzy i jacy zagrali w danym meczu. O tyle masz łatwiej, wydaje mi się, że możesz sobie ten mecz wylosować, mówiąc A, B, C lub D. D. Okej, i to jest Polska, Rosja,
Euro 2012. Wolisz skład Rosjan, czy wolisz skład Polaków? Polaków. Okej. Okay. 11 piłkarzy, tylko podstawowy skład. Czas start. Kamil Glik? Nie. Robert Lewandowski? Tak. Nie. Kuba Błaszczykowski? Tak. Grzegorz Krychowiak? Nie. Kamil Grosicki? Nie. No może podpowiem, trójka z Dortmundu, dwóch już masz. Łukasz Piszczek. Tak jest. Na bramce stał golkiper, który wcześniej z Grecją obronił karnego. To Tytoń, Przemysław Tytoń. Tak jest. Także już czterech piłkarzy za tobą. Pamiętasz, że tam było sporo farbowanych lisów? Prawie połowa czasu za tobą. Rybus? Rybus nie. Rybus wyszedł na pierwszy mecz z Grecją, potem już siedział. Co by ci tu podpowiedzieć? Lewy obrońca, który zabrał miejsce w składzie Kubie Wawrzyniakowi na przykład. No właśnie, tak myślę, na tej lewej obronie, kto tam mógł grać. Ale... Farbowany lis. Nie najlepszy turniej zaliczył. Wiecznie spóźniony. Nie wiem. Nie mogę sobie skojarzyć. Mhm. A francuski skrzydłowy? Francusko-polski, powiedzmy. Obraniak? Obraniak, tak jest. Czyli już pięciu. Okej. Okay. Prawie połowa. 30 sekund. Nie wiem, na obronie. Michał Pazdan nie grał wtedy? Nie, za wcześnie nie grał. Taki silny, postawny, kończył karierę bodaj w Wiśle Kraków. No i po czasie, niestety. O kim zapomniałeś? O Marcinie Wasilewskim? O Damianie Perkisu? Nie wiem, jak to się odmienia. Perkisie? Sebastian Benisz? Eugen Polański, Dariusz Dudka, Rafa Murawski? Tych piłkarzy ci zabrakło. No dobra, ale pięciu jest, punkty są. Teraz poproszę cię, byś w ciągu 90 sekund wymienił jak największą liczbę Chorwatów, którzy grali w Ekstraklasie. Masz na to właśnie 90 sekund, czas start. Dobra. Chorwatów. Tak jest. Na przykład był w Legii taki jeden, który najpierw nie miał włosów zbyt dużo, a potem miał. Na pewno kojarzysz jakiegoś Chorwata. Albo przyszedł do Legii taki w Arsenalu był napastnik. Pamiętasz chorwackiego napastnika? Brazylijskie korzenie. Eduardo? Tak jest. Antolić. Też? Antolić też? 5 sekund? No i dobra, i po czasie dwóch Chorwatów. Mi chodziło o Wrdoljaka, tak ci chciałem podpowiedzieć, że był ściągnięty z Dinama Zagrzeb za 1 000 000 euro, wówczas rekord Ekstraklasy. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Zobaczymy, jak twoje odpowiedzi znajdą odzwierciedlenie w tabeli. Życzymy powodzenia w Ekstraklasie, bo ty zostajesz w Radomiaku, czy wracasz do Legii? Jeszcze nie wiem, jeszcze nic mi nie wiadomo, naprawdę. Tabela egzaminu dojrzałości prezentuje się następująco.